Izba Karna Sądu Najwyższego. Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne. Dlatego, że chcę pokazać, do czego doprowadzi eskalacja konfliktu. Że jeżeli starzy sędziowie będą uchylać orzeczenia nowym sędziom, a nowi sędziowie i będą podważać ich status, i nowi sędziowie będą podważać status starych sędziów, co z tego uzasadnienia i postanowienia jasno wynika, to stracimy własne państwo. To państwo przestanie działać w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Neosędziowie Sądu Najwyższego bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące. Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury. Dobry wieczór państwu. Zapewne pamiętają państwo jedną z najsłynniejszych scen z kultowej polskiej komedii Sami Swoi, kiedy Kazimierz Pawlak jedzie do sądu, a jego matka, Pawlakowa zresztą, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, wręcza mu granat, mówiąc: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dokładnie tak wyobrażam sobie scenę, kiedy jego ekscelencja Słońce Peru Donald Tusk ruszał w podróż z Brukseli do Warszawy. Pani Ursula von der Leyen też dała mu granat, przy czym tym granatem miały być wszelkie zabezpieczenia z Komisji Europejskiej, z TSUE, z sądów niemieckich i nawet z sądów marsjańskich. Tusk wziął ten granat, pojechał na salę rozpraw i dziś, dopiero dziś, można powiedzieć lepiej późno niż wcale, ten granat polityczno-sądowy wybuchł mu w rękach. Cóż mamy teraz? Krajobraz po wybuchu granatu. Myślę, że czarne chmury nad panem Adamem Bodnarem kłębią się już coraz mocniej i nie wiem tylko skąd w nim przekonanie, że gdy trzeba będzie znaleźć kozła ofiarnego, to Donald Tusk wskaże na samego siebie. Nie, nie wskaże, panie ministrze Bodnar. Pan może się powoli już pakować. Sugerowałbym ręczniczek, szlafroczek i szczoteczkę do zębów. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce 24. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. No w ogóle czarny dzień dzisiaj dla ekipy Donalda Tuska, bo po pierwsze to orzeczenie Izby Karnej Sądu Najwyższego, Izby Karnej, która nigdy nie była podważana i kwestionowana, jej legalność. Sędzia Zbigniew Kapiński jest sędzią od 32 lat, w tym 21 spędził w sądzie apelacyjnym. Od 92 roku wszystkie składy KRS wydawały mu pozytywną opinię. I tego sędziego pan minister Bodnar nazywa neosędzią, który to neosędzia zasiada w nieistniejącym Sądzie Najwyższym. Ale to jest pierwszy element dzisiejszego czarnego dnia. Drugi to decyzja sądu drugiej instancji, która podtrzymała decyzję sądu pierwszej instancji odnośnie byłego wiceministra sprawiedliwości, pana Marcina Romanowskiego. Sąd ponownie stwierdził, że immunitet jest ważny pana ministra Romanowskiego, w związku z czym nie można go aresztować. No ale przecież prawo ma być tak przestrzegane, jak je rozumie Donald Tusk. Praworządność ma nie obowiązywać, bo przecież pan premier mówił, że no, puryści, prawda, praworządności będą niezadowoleni. No więc demokracja chyba sędzia walcząca. Kapiński, tak, jest jednym z tych purystów, trzeba powiedzieć, bo dzisiaj rozjechał walcem atomowym to wszystko, co w prokuraturze zrobił do tej pory pan Bodnar. No tak, no teraz już widzimy, znaczy myśmy widzieli wcześniej, ale liczę na to, że może nawet część wyborców Koalicji Obywatelskiej dostrzeże tę potworną hipokryzję u swojego idola Tuska występującą, bo przecież już podważane są w tej chwili nie tylko wyroki Trybunału Konstytucyjnego, co już jest, to podważanie jest niekonstytucyjne. Marszałek Hołownia stwierdził nawet, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, a zasiadający tam sędziowie to przebierańcy. Tak, teraz są podważane wyroki Sądu Najwyższego. To, co szczególnie ciekawe, to po pierwsze to, co powiedziałaś, że Izba Karna Sądu Najwyższego nigdy nie była przez bodnarowców podważana. Po drugie, bodnarowcy byli dzisiaj na sali sądowej i zwracali się do przewodniczącego
tego składu sędziowskiego per wysoki sądzie, więc uznawali to, że to jest legalny sąd i dopiero w momencie, kiedy się okazało, że wyrok nie jest po ich myśli, no to zrobili dokładnie to, co Pawlakowa na wszelki wypadek, czyli po prostu ten granat chcieli wykorzystać i dalej go próbowali wykorzystywać. To jest sytuacja absolutnie kuriozalna, no bo bałagan, jaki będzie mieć w tej chwili w sądownictwie, a nawet szerzej można powiedzieć w całym państwie, jest rzeczą zupełnie niespotykaną, mam wrażenie, w krajach Unii Europejskiej, czy w ogóle w cywilizowanym świecie. Pan Bodnar mówi teraz, że nie zejdzie z drogi przywracania. Przypomnę, że on kiedyś mówił o przewracaniu i to raczej chodzi o przewracanie. Ale kiedy obraża już sędziów Sądu Najwyższego, mówiąc, że to obrona własnych stanowisk i upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, tak jakby dokładnie raczej mówił sam o sobie. No, panowie zaczęli się po prostu bawić zapałkami i ten pożar, jaki rozniecają, chyba będzie coraz większy. To też jest ciekawe, bo właśnie trzymam się tej myśli pani Pawlakowej z samych swoich, że sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tutaj jest to zastosowane również w taki sposób, że przecież Sąd Najwyższy jest akceptowany przez jaśnie państwa rządzących, tych demokratów walczących, wtedy, kiedy im pasuje to, bo na przykład jedna z izb Sądu Najwyższego ogłosiła, że wybory były legalne i wtedy ta izba była ważna, jej werdykty były ważne, natomiast już inne w innych sprawach już są nieważne. No, jeśli ktoś tak instrumentalnie traktuje prawo, no to ja czekam, kiedy odezwie się pani Ursula, kiedy odezwie się Komisja Europejska, kiedy w ogóle odezwie się na przykład pan Zoll, nie, pan Rzepliński. Znaczy, oni się nie odezwą, znaczy pani Ursula się nie odezwie. To jest demokracja walcząca. Czyli to jest demokracja walcząca i pani Ursula jest zachwycona, bo ona jest walcząca z PiS-em, a pani Ursula PiS-u nie lubiła. No widzisz, pan Bodnar, on ciągle tych podstaw prawnych szukał i miał nadzieję, że być może Sąd Najwyższy jakiś podstaw prawnych mu dostarczy. Tymczasem mu nie dostarczy, więc trudno się dziwić, że pan Bodnar jest zawiedziony. To po pierwsze. Po drugie, mówisz o tym bałaganie prawnym, który powstanie. Znaczy skutki dla wszystkich Polaków, nawet dla tych, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, będą opłakane, bo to mamy prokuratora uzurpatora, którego nielegalnie, jak potwierdził to dzisiaj Sąd Najwyższy, został wprowadzony do prokuratury, na urząd prokuratora krajowego i teraz no, wszyscy adwokaci, mecenasi będą kwestionować broniący bandytów, naprawdę prawdziwych, groźnych bandytów. Będą kwestionować decyzję tego prokuratora, uzurpatora. Co więcej, oni będą musieli to robić, dlatego że każdy adwokat musi działać w interesie swojego klienta, w związku z czym będą podważać decyzję prokuratora, uzurpatora i bandziory będą wychodzić na wolność i dlatego to jest... Tak, jedne bandziory będą wychodzić na wolność, a drugie bandziory nie pójdą siedzieć. Niestety, bo również bandziorami, w cudzysłowie, można nazwać tych, którzy tak zdemontowali polski wymiar sprawiedliwości. Kasta sędziowska ma tutaj, że tak powiem, bardzo dużo do powiedzenia i mam wrażenie, że ta kasta sędziowska coraz bardziej przypomina jakąś wojskową juntę w różnych krajach Ameryki Południowej, Mówisz o tej niepolitycznej kaście, która... zaparła się, że rządzić ma w Polsce Donald Tusk, a jak nie, to oni po prostu będą słać listy, pisma i tak dalej. Nie wiem, na co liczy pan Bodnar, tak mówiąc zupełnie poważnie, bo no, albo liczy na to, że ten parasol, który jest rozciągnięty nad Tuskiem przez panią Ursulkę, to jeszcze go obejmie jakoś tam, żeby się nie przeliczył, mam wrażenie, że jednak się przeliczy, no chyba, że liczy na pomoc niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, pamiętasz, kiedyś dziękował Niemcom za to, że oni pomogli mu tu przywrócić praworządność. No, tak, jak i kiedyś on ją nawet... rozumie. Proszę? Tak jak on ją rozumie. Tak jak rozumie przede wszystkim pan Tusk, bo Bodnar tu chyba zupełnie nic nie rozumie z tego, co się wokół niego dzieje. On szuka podstaw. Tak, natomiast też mówił pan Bodnar swojego czasu do strony niemieckiej, prosił ją, żeby oswoiła nas Polaków. I teraz ja nie wiem, jak on chce oswoić Polaków z tym, że jest, przepraszam za określenie, powinno tu paść inne słowo na B, ale bałagan, powiem delikatnie, taki w wymiarze sprawiedliwości. I co gorsza, pan Bodnar dalej w to brnie. Krótko mówiąc, daje argumenty być może przyszłej władzy, być może innym prokuratorom, być może przede wszystkim legalnym prokuratorom, a nie na przykład panu Kornelukowi, który dzisiaj nielegalnie pełni funkcję, jak powiedziałeś, prokuratora krajowego. No, daje im do ręki kolejne argumenty, żeby ta jego rozprawa przed sądem przyszła była jeszcze bardziej oczywista, niż nam się dzisiaj wydaje. No, Sąd Najwyższy potwierdził, że prokuratorem jest prokurator Barski. Twitter nam tutaj podpowiada, że Bodnarowcy uznawali sąd, tę izbę
karną Sądu Najwyższego do dziś do godziny 12. A chwilkę wcześniej przeczytałam, że dzisiaj jest czarny dzień dla koalicji 13 grudnia i to już może się zemsta Bobrów zaczęła. Po prostu, że to już Bobry wkroczyły do akcji, bo one też nie wytrzymały już tego ciśnienia. No może, gdyby to jednak były Bobry, a tu po prostu mam wrażenie, że no konstytucja, no po prostu prawo wkroczyło do akcji i tylko prawo tak, jak je rozumieli twórcy konstytucji, tak jak je rozumie każdy normalny człowiek, czas tej grupy jednak chyba wyjąć pana premiera Tuska i pana ministra Bodnara. I tak jak je rozumie prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, który jest, jeszcze raz przypomnijmy, sędzią z 32-letnim doświadczeniem. Tak, w ogóle ci trzej sędziowie mam tu wypisane. Tak, jeden został sędzią w 1992 roku, drugi w 2001, trzeci w 2008 roku, a my przechodzimy dalej, bo okazuje się, że no, czarne chmury również zawisły nad wiceministrem spraw zagranicznych, panem Władysławem Teofilem Bartoszewskim z PSL-u. Prokuratura na tropie Władysława Bartoszewskiego. Chodzi o majątek polityka PSL. Prokuratura Krajowa sprawdza, czy Władysław Teofil Bartoszewski nie pozbył się majątku, by uniknąć zwrotu pieniędzy wierzycielom. Chodzi m.in. o wart kilka milionów złotych dworek pod Warszawą, ustalił Onet. Według informacji, na które powołuje się portal, w marcu sąd nakazał wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL zwrócić aż 13 milionów złotych, które powierzył mu jego chrzestny, pisze w piątek Onet. Wszystka sprawa. Tatuś mówił pana, przepraszam, świętej pamięci, Władysław Bartoszewski, znowu zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, mówił, że warto być przyzwoitym. Tu jest sprawa niby rodzinna, tak? Ojciec chrzestny tam pana Władysława Teofila przekazywał mu pieniądze, on za te pieniądze kupował apartamenty. Okazuje się, że jeszcze dworek też jakiś, nie wiem, czy za te pieniądze, czy nie za te, kupił apartamenty. Za grube pieniądze. Otóż tak. On kupił te apartamenty za te pieniądze. Za te, tak. Które przekazał, dworek, że nie wiem, czy kupił. Dworku to się pozbył, żeby nie musieć oddawać tych pieniędzy, które mu zostały przekazane na te apartamenty. Ponieważ ów chrzestny, który przekazał mu te pieniądze, dostawał od pana Bartoszewskiego co roku pieniądze za wynajem tych apartamentów. I był w związku z tym przekonany, że skoro przekazał mu 13 milionów, a apartamenty kosztowały 7, był przekonany, że jest właścicielem tychże apartamentów. I cóż się okazało? No otóż okazało się, że zupełnie nie, bo okazało się, że te apartamenty kupiła firma, którą to pan Bartoszewski posiada wspólnie z małżonką, która to firma jest w ogóle, gdzie ona jest zarejestrowana na... No właśnie taki ten patriotyzm pana Bartoszewskiego chyba troszkę kulawy się okazał, bym powiem delikatnie, bo zarejestrowana jest na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. No właśnie. I to ta firma... Dziewictwem to niewiele ma wspólnego bodajże. Chyba chodzi o raje podatkowe, tak? Śmiem przypuszczać. Raje to po pierwsze. Po drugie, nie chrzestny jest właścicielem owych apartamentów, o czym był przekonany, bo przekazał na nie środki. A ponieważ regularnie dostawał wypłaty z wynajmu tych apartamentów, no to myślał, że jest właścicielem. A tu nagle się okazało. Tak, ale zrobił jeszcze rzecz, znaczy to, za co, że tak powiem, ściga prawo pana Bartoszewskiego, to fakt, iż kiedy sprawa już była w toku, kiedy sąd pierwszej instancji sprawił, że Bartoszewski wygrał, ale już sąd apelacyjny stwierdził, że musi oddać te 13 milionów, to pan Bartoszewski wtedy szybciutko właśnie sprzedał ten dworek pod Warszawą, żeby powiedzieć, nie, ja nie mam z czego oddać. Sprzedał albo przepisał, no jakoś się go pozbył. Nieładne. W każdym razie chodziło o to, Tak, przepisał na żonę, tak, masz rację, nie sprzedał, przepisał na żonę, a żona na córki. Dokładnie. Chodziło o to, żeby nie widniał w jego oświadczeniu majątkowym. To nie jego. W oświadczeniu majątkowym widnieje, że pan Bartoszewski ma, uwaga, 765 zł oszczędności. No tak. A wiesz, co pan Grabie dzisiaj na to powiedział? A propos ewentualnej dymisji, powiedział, najpierw zorientujemy się, o co chodzi, czyli normalnie, jeśli sprawa dotyczy działacza PiSu, kogoś, kto jest nawet 75. pociotkiem kogoś z PiSu i publikuje to jakiekolwiek medium, to natychmiast się biorą, oskarżają, rzucają po prostu mięsem wręcz. Do więzienia, od razu. I do więzienia już Tusk wskazuje palcem. A tu jednak będą się musieli przyjrzeć, o co chodzi. My też się teraz przyjrzymy sytuacji w Jeleniej Górze po powodzi. Mieszkańcy Jeleniej Góry nie byli uprzedzeni, nie wiedzieli nic. Przez żadne służby, żadne megafony, nie zdołali zabezpieczyć swoich rzeczy. I na co chciałam zwrócić uwagę? Spotkałam się z osobami, którym zalało ogrzewanie, zalało piece. Na przykład dwie kobiety, którym zalało zupełnie piec do 1,5 metra, mówią, że przyszła pani z Urzędu Miasta, powiedziała, osuszcie sobie piec i go podłączcie. Informacje, jeżeli chodzi o komunikaty dotyczące stanu zagrożenia, to powiem tak. Ja nie dostałem żadnego. Nie wiem, w jaki sposób państwo żeście dystrybuowali te informacje, natomiast ja informacje dostawałem tylko z RCB. Na zasadzie
Pij wodę butelkowaną. Idźcie państwo pod oczyszczalnię. Czy znajdziecie chociaż jeden worek z piachę? Nie ma żadnego, a wiecie dlaczego? Bo były właśnie tańce i hulanka i swawola. I przygrywała do tego i śpiewała pani radna. No i to nie jest żadna przenośnia, że były tańce, hulanki i swawole, bo dokładnie 13 w piątek, 13 września, właśnie wtedy, kiedy pan Tusk zresztą mówił, że sytuacja jest, że tak powiem, pod kontrolą zupełna, prognozy nie są przesadnie alarmujące, to jaśnie państwo z miejskiej spółki wodociągowej, czyli tej, która powinna chronić oczyszczalnię, urządzili balangę w strojach kowbojskich. Nie wiem, dlaczego w strojach kowbojskich, to jak ta woda szła, to trzeba było w strojach pirackich to zrobić. Przepraszam się za piratów, albo a panie za syrenki na przykład. W nurkach, jakieś, nurkowych ewentualnie. Albo w takich, o, w strojach płetwonurków by się, tak, by się przydało. No, generalnie rzeczywiście państwo się świetnie bawili. Co więcej, szef sztabu kryzysowego dostał urlop. A, no tak. Miał dzień wolny. No tak. No, bo przecież być może dlatego, że pan premier powiedział, że te prognozy nie są przesadnie alarmujące. Wszyscy postanowili się po prostu pobawić, postrzelać, no bo stroje kowbojskie to... No, śpiewy też były. Nawet się zastanawiam, co tam mogła pani radna śpiewać na takiej imprezie? Może ciągle pada? Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu, ledwie się w tej bramie mieszcząc i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia. No, w każdym razie państwo się świetnie bawili, mieszkańcy nie. Mieszkańcy, jak rozumiem, w tym czasie no już układali worki z piaskiem. No taka dziwna troszkę sytuacja, ale czy kogoś zdziwi, że prezydent miasta Jelenia Góra pochodzi z Platformy Obywatelskiej i przystąpił do tej partii już w 2003 roku, pan Jerzy Łużniak, tak, przeczytam oczywiście, bo z dziennikarskiego obowiązku tak trzeba, ale... Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to tłumaczenie, dlaczego nie było komunikatów i łączności, że jak woda zalała, to nie było internetu i nie było prądu. Tam się pojawiło takie tłumaczenie, no ale zdaje się chodziło o to, żeby tych mieszkańców troszeczkę wcześniej ostrzec, żeby oni wiedzieli, że coś im zagraża. Ostatnio czytałam, że gdzieś na Florydzie zbliża się jakiś tajfun, zapowiada to tamtejsze IMGW i wszystkie służby już lecą, już jadą, żeby tam być na miejscu. No i jak już na przykład zabraknie prądu i łączności. Może Joe Biden powiedział coś takiego alarmującego albo próbował przestrzec swoich obywateli, a nie mówił, że wszystko jest okej, pod kontrolą. Śledzą komunikaty może też meteorologiczne, no może tak. Na przykład. No to teraz przytoczymy wypowiedź dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jaką to wypowiedź złożył w trakcie spotkania komisji w Sejmie. Pierwsze sygnały dotyczące możliwości wystąpienia wyjątkowo dużych sum opadów atmosferycznych na południu Polski pojawiły się w symulacjach z numerycznych modeli pogody w poniedziałek 9 września. W środę 11 września o godzinie 13 zostały opublikowane pierwsze ostrzeżenia o intensywnych opadach stopnia 1, 2 i 3, a w tym stopnia 3 dla województwa dolnośląskiego i opolskiego na okres od 12 do 16. W treści podano informacje o przewidywanych opadach w poszczególnych dobach. Szczególne duże sumy opadów wskazywano na doby w piątek i w sobotę. Ojej, no ten człowiek chyba jest dezinformatorem. Jak on może mówić takie rzeczy po tym wszystkim, co powiedział pan Tusk? Jeśli pan Tusk stwierdził, że sytuacja nie jest przesadnie alarmująca, no to chyba się trzeba tego trzymać. No to trzeba było wstecznie zmienić prognozy w takim razie, żeby... No, to żaden problem. Jak można tak łamać prawo, konstytucję, to i można sobie zmieniać były prognozy. No ale to ten człowiek powinien stamtąd polecieć. Teraz szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powinien zostać pan Bobas Kierwiński, moim zdaniem. To jest odpowiedzialny człowiek, lubi wchodzić w trudne miejsca. Komu to już ustaliliśmy parę dni temu. I no, ten człowiek się nie nadaje, absolutnie. On mówi tak, jak było. Nie da się z tym rządem jakkolwiek współpracować i mówić tak, jak było. No. Nie, bo wtedy to jest dezinformacja, tak jest. Fake newsy. Tak. No i można wtedy za to, wiesz, pójść... Dokładnie, tak jak ten chłopak 22-letni, co pomagał rodzicom osuszać mieszkanie. I przyszło 6 po niego, no to pod tego pana dyrektora powinno pójść. 8. O, jak nie więcej. 8, no albo jak po prostu więcej. Donald Tusk miał nie te prognozy. No być może po prostu jakieś mu podsunęli inne, jakieś złośliwi ludzie, źli ludzie dali mu inne prognozy, no. Ale któż by to mógł być? Nie wiem, ktoś jakiś dywersant. No na kogoś pan premier powinien zwalić. Pani Henning-Kloska zwolniła swojego rzecznika. To... Bobry mogły zmylić. Bobry, zaczął budować tamy, zaczął szukać tam, kiedy bobry, chociaż tam akurat nie budują. To pani Anna Maria Żukowska słusznie zauważyła, że na tych terenach, które były zalane, bobra w zasadzie nie uświadczysz, bo one są na Warmii, Mazurach, na Podlasiu.
No, my to wczoraj trochę sprawdzaliśmy z Jackiem Łęckim i nam wyszło, że te bobry tam też są. I że fajnie. Bardzo nielicznych, że tak powiem, jednostkach. No, mamy... Chyba, że byliście na miejscu, znaleźliście bobra, to powiedz. Nie. No nie byliśmy tu wczoraj akurat. Ale na wałach? Bobry, ale to na wałach to bobry były? Na wałach. Na wałach była pani Achira. Była. Myliliście się, no to mówiłem, była. Że Achirę z bobrem można pomylić. To być może pan premier pomylił rzeczywiście. No tak, no mógł. No ale cóż, zawsze kiedy jest jakiś taki problem do rozstrzygnięcia, to musimy oddać głos komuś, kto się najbardziej zna na tym wszystkim, co jest do rozstrzygnięcia. No i na naleśnikach. No tak, no to już państwo wiedzą, kto teraz przed państwem wystąpi. Sam nie wiem, jak go zapowiedzieć. Naleśnik jest ładnie, osoba Zębaczyńska jest pięknie, ale najcelniej jest pan członek. Zauważyłem jeden charakterystyczny element, jedno spoiwo wystąpień państwa z dzisiejszej opozycji, po prostu posłów i posłanek PiS-u. Otóż tam nie było konstruktywnej krytyki. Tam była taka próba uczepienia się słów premiera wyciągniętych z kontekstu odnośnie tego, że zagrożenie jest w tej chwili takie czy nie inne w kontekście całego kraju, ale nie było konstruktywnej krytyki. Czy prawdą jest, że w centrum operacyjnym w RZGW we Wrocławiu, dziękuję, pani poseł, w kluczowych pierwszych dniach powodzi zamiast specjalistów dyżur pełniły osoby z administracji, w tym sekretarki, a przez to dzwoniące tam kierownicy zbiorników w sytuacji krytycznej nie mogli uzyskać, dziękuję, merytorycznych informacji. Niektórzy samorządowcy twierdzą, że nie zostali właściwie powiadomieni. Ja powiem państwu informację z pierwszej ręki. Ja byłem w tych miastach, jak na przykład Lewin Brzeski czy Głuchołazy, kiedy ta woda tam wchodziła. Momentalnie siada łączność telefonów komórkowych, nie ma internetu i ci włodarze tych poszczególnych gmin, oni nie mają w swoich zasobach Starlinków, są nieprzygotowani do walki jako samorządowcy w charakterze dowodzenia tą obroną cywilną i przepraszam, w jaki sposób chcieliby być powiadomieni wtedy gołębiem pocztowym? No to jest naiwne. Niebywały człowiek, powiem szczerze, za każdym razem, bo tak na przykład jak oglądam pana Szczerbę czy pana Jeńskiego, to nie są w stanie mnie niczym zaskoczyć. Znaczy no poza tym, że wciąż nie wiem, zaskoczy mnie, jeśli się dowiemy wreszcie, który umie czytać, który pisać i czy to rzeczywiście jest tak, że musi być właśnie tak na przemian, czy może żaden nie potrafi ani tego, ani tego. Ale pan Zębaczyński potrafi jednak zaskoczyć, bo zawsze kiedy sobie myślę, że już nie ma osoby o niższym ilorazie inteligencji w polskim Sejmie, to okazuje się, że jest i on zawsze bije swoje rekordy. Trochę jest jak Duplantis, słynny Szwed, który bije swoje rekordy, tylko tamten skacze o tyczce i coraz wyżej, a ten skacze bez tyczki, i coraz niżej, i coraz niżej, i coraz niżej. Ostrą konkurencję dla pana Zębaczyńskiego stanowi jednak pani Zielińska i pani Henning-Kloska, w tym sensie, że one same biją też swoje rekordy. Natomiast rzeczywiście... Ale charakter mają mimo wszystko lepszy. Znaczy intelektualnie rzeczywiście to jest chyba ta sama ławka rezerwowych. Natomiast pan Zębaczyński ma jeszcze taką jedną cechę, że sam się odczłowiecza. Zresztą będziemy jeszcze przytaczać dzisiaj jego wypowiedź o chorobie Zbigniewa Ziobry, natomiast no, tutaj mówi pan Zębaczyński, że nie było konstruktywnej krytyki. No była masa konstruktywnej krytyki, a jeśli chodzi o to, że pada, jak idzie fala, pada internet i telefonia komórkowa, no to przecież właśnie już to powiedziałeś przy okazji wcześniejszego materiału, chodziło o to, żeby uprzedzić tych włodarzy miast, zanim ta fala nadejdzie. A jak już fala przejdzie, to znowu jest internet, bo gdyby nie było internetu, szanowny panie Zębaczyński, telefonii komórkowej, to nie wrzucałby pan tak z taką dumą zdjęcia, kiedy pan tacha pompę. Ja wiem, że do tachania pompy pan się świetnie nadaje. Nie wiem, czy jeszcze do czegoś. No do tych naleśników to tak nie bardzo. Znaczy, głównie do rzucania ośmioma gwiazdkami, ponieważ pan Zębaczyński uważa, że tych... Rzeczywiście on jak tylko otwiera usta, to tych 8 gwiazdek się tam nieustająco wysypuje. No i niewiele ja powiem ci, że nawet tych trzech ostatnich to nawet nie słyszę za bardzo. Te pierwsze 5. Tak jak się zastanawiam na przykład, co zrobić z komentarzami pana Zębaczyńskiego, to mi się zawsze przypomina te pierwsze 5 gwiazdek. I na tym mi się to w zasadzie kończy. No, ale cóż, rzecz o naszej kolejnej bohaterce, w cudzysłowie, przecież, nie wiem, mówiła, że nie uważa się za ekspertkę od finansów, a dalej tak sama się traktuje, więc tu jest jakieś w ogóle pomieszanie z poplątaniem i wszystko byłoby śmieszne, a nawet jeszcze śmieszniejsze niż śmieszne, gdyby nie to, że pani Izabela Leszczyna dostała funkcję ministra zdrowia i teraz już nie jest śmiesznie ani trochę. To, co ja teraz mogę zrobić i co robię, to rozmawiam z dyrektorami szpitali, ze starostami, żebyśmy konsolidowali szpitale, żebyśmy dogadali się, poumawiali się. Jeśli mamy 3 powiaty, to zdecydujmy. W jednym niech będzie chirurgia ostra, w drugim planowa, w
trzecim porodówka, w czwartym pediatria. Nie walczmy. Konsolidacja oznacza likwidację części oddziałów. Nie, oznacza żadnej, nie oznacza właśnie żadnej. Jeżeli oddział się przeniesie do innego miasta na przykład, bo tam będzie decyzja, że będzie funkcjonował, to ci, którzy mieszkają w mieście, w którym wcześniej był, będą mieli poczucie, że ich szpital został zlikwidowany, czy ich oddział, bo będą musieli jechać dalej. Pani redaktor, zastanówmy się, czego dzisiaj ludzie oczekują w XXI wieku w Polsce. Oczekują, że dostaną świadczenie jak najwyższej jakości, że jak przychodzę do szpitala, to zaopiekowana będę jak najlepiej. No i właśnie dlatego, że tego oczekują, to nie należy im tego dawać. No, ludziom nie należy szanować wyborców ani Polaków. To już ta koalicja nam pokazała, bo tymczasem teraz ludzie przychodzą do szpitali na planowe zabiegi i się okazuje, że planowe zabiegi się nie odbędą, ponieważ szpitale muszą je odwoływać, ponieważ NFZ nie płaci im za nadwykonania i dlatego szpitale zamykają oddziały. No a ta restrukturyzacja, którą zapowiada pani Leszczyna, czy też konsolidacja, jak ona mówi, no to jest niczym innym jak likwidacją po prostu. Ale pani Leszczyna powiedziała, nie lubię, kilka dni temu, nie lubię słowa likwidacja. To będzie dobrowolna reorganizacja szpitali. A mi się od razu przypomniały słowa pani Beaty Sawickiej, nawet mogę zacytować. Pamiętasz, taka pani, co tak płakała jak Hołownia? Że tam lody będą kręcone. Tak, lody kręcone i mówiła, biznes na służbie zdrowia będzie robiony. To była posłanka Platformy Obywatelskiej. Zwracam się do tych młodszych widzów, którzy nie pamiętają tych rzewnych, krokodylich łez pani Sawickiej wtedy, kiedy wymiar sprawiedliwości ją dopadł w tych jej niecnych uczynkach. Plus cytat, mać, tyle układów mam teraz wypracowanych i to wszystko w łeb weźmie? Pani Leszczyna zdaje się, no oczywiście bez tego pierwszego słowa, pani Leszczyna na pewno nie przeklina. Chociaż jakoby objęła tę funkcję, to mogła nawet, jeśli sobie uświadomiła, za co się bierze. Ale obiecywała przed wyborami, że 3 miliardy złotych pójdą na NFZ, a nie na TVP. Już wiemy, że poszło 3,5. Dzisiaj kolejny news a propos czarnych chmur. 700 tysięcy trzeba znowu na tę czystą wodę z kibelka. Co więcej, przed wyborami pani Leszczyna mówiła, że wszystkie problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A już po wyborach stwierdziła, że no jednak nic nie zniknie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Że szpitale znikną. Szpitale znikną, no ale to jest tak, jak na tym całkowicie apolitycznym kampusie Polska mówił marszałek Grodzki. Szpitali jest za dużo, szpitale trzeba po prostu zamykać. No i to, co sugerował pan marszałek Grodzki, teraz się będzie działo. No ale przecież, jak mówi pani Leszczyna, poród to jest procedura całkowicie zaplanowana, którą można zaplanować, w związku z czym nie muszą być porodówki gdzieś tam blisko, prawda, rodzących. Może być gdzieś tam w innym województwie, niech sobie tam rodząca mówiąc, pani Leszczyna próbuje nas przekonać, że jak będzie zamykała jednak te szpitale, bo to będzie zamykanie na razie oddziałów szpitalnych, a potem już całych szpitali, bo potem będzie przecież komunikat. No skoro już tu nie macie prawie żadnego oddziału, to nagrzyba wam szpital, to ja to muszę zamknąć i przelać pieniądze oczywiście na inny szpital, ale przelew pójdzie pewnie na ten Neo TVP. Też jeszcze taki cytat dla tych młodszych widzów, być może państwa jeszcze na świecie nie było, ale Donald Tusk w 2007 roku, kiedy obejmował władzę, puścił taki spot w Polskę, który zaczynał się od słów: będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze. I kto mógł wtedy przypuszczać, że to chodzi nas, czyli nas Tusków, ewentualnie nas, ekipę rządową, bo ich na pewno leczą dobrze zarabiający lekarze. No chyba nie sięgnęliby po tych mniej zarabiających, ale pani Leszczyna powiedziała jeszcze jedną rzecz, że no, ten wysoki poziom służby zdrowia, notabene zadając kłam samej sobie, bo niedawno mówiła, że rak szyjki macicy występuje już tylko w Polsce. Teraz stwierdziła, że mamy bardzo wysoki poziom usług medycznych, to akurat nie pani zasługa, pani Izabelko, i że taki wysokiego poziomu to w tych maleńkich szpitalach, cytuję, nie może być. Nie może być, więc tam należałoby chyba posadzić jakiegoś znachora może, czy felczera, czy szeptuchę, jak pan Sawicki lubi jeszcze mówić. Większe kolejki zrobić w tych większych ośrodkach, większych w szpitalach i wtedy wszyscy będą zadowoleni. Ty wspomniałeś spot sprzed Hen, sprzed chyba dwóch Hen, 17 kampanii, lat. 17 lat. A ja sobie przypominam, jak w tej ostatniej kampanii, w kampanii parlamentarnej, nie kto inny jak Szymon Hołownia mówił, że to lekarz będzie do ciebie dzwonić i lekarz będzie cię zapraszać na specjalistyczne badania, a teraz specjalistyczne badania, zabiegi, jak w tym starym programy lekowe są odwoływane. Jak w tym starym żydowskim dowcipie lekarz zadzwoni i powie: dzień dobry, pacjent, tak, ja dzwonię tylko po to, żeby panu powiedzieć, żeby pan na mnie nie liczył. Kończymy pierwszą część, wracamy do państwa po serwisie.
Jest 22. Bartosz Łyżwiński. Dobry wieczór. Zapraszam na krótki tygodniu.